Witajcie, działamy z pracami pożniwnymi. Wyłożę gnojowice po pszenicy teraz akurat, ponieważ po pszenicy będzie rzepak. Chcę właśnie nawozić pod rzepak, stależować i później na głęboko zrobić mandamę przed siewem i przed tą uprawą na głęboko jeszcze rozsiać nawóz. I działamy. Wczoraj cały dzień woziłem, dzisiaj właśnie rano zacząłem, jeszcze widzicie, mgła popadało w nocy, no dobrze, bo już się robiło bardzo sucho, kukurydze były już poskręcane, nieciekawie było. Tam mi się skończyło dalej, chyba tam pojedziemy najpierw. Równo się poprzekopałem tam trochę. No tutaj już na tą działkę zostało niedużo. Dzisiaj też chyba prognozują opady. Mogłyby popadać jeszcze, kurde, na tą suszę, co już była, no bo trzeba tak powiedzieć. Tu już prawie nie znasz tego deszczu. A nawet nie dużo popadało, no chyba w nocy. Kałuże stoją gdzie niegdzie. Tyle, że to ziemia chłonie. Nie patrzyłem na deszczomierzu, ile tam było. Można było zobaczyć. Dzisiaj mamy 27 lipca. Ale dobrze, będzie się lepiej talerzować, nie będzie się kurzyć. Dobra, tu tam mi się skończyło. Dobra, gdzieś tutaj sobie otworzymy. Już biorę teraz z innego kanału, z drugiego, i tam jest troszeczkę rzadsze, już widzę, bo dużo szerzej leci, to naprawdę było gęste już. To sobie troszkę zwolnię. Już tak 3,3 na godzinę teraz wezmę, gdzieś tak 2,9, coś takiego. No jest różnica, wam powiem. Szerzej leci, no i widać, że rzadsze. Poprzężycie będzie kukurydza i tak właśnie planuję też spróbować zasiać poplon. Już kupiliśmy go, mamy tam rzodkie z facelią i z gorczycą, chcę zobaczyć, jak to wyjdzie właśnie. 50% rzodki, 40% gorczycy, 10% faceli. Jeśli ktoś to siał, to dajcie znać, jak to wyszło. Już może nie będę nagrywał, dopiero był vlog z mieszanki gorzowskiej, jak siałem. Planuję zasiać właśnie z siewnikiem, z broną aktywną. Bronę pewnie podniosę jak najwyżej. Zobaczę, może wcale się ją podniesie, samym siewnikiem zasieję, no i stależuję wcześniej oczywiście. Taki jest plan. Siałem rozsiewaczem, ale to ciężko będzie rozsiewacz ustawić to raz, trzeba będzie pewnie chodzić po dwa razy. Równo nie rozsiejemy, stależujemy, część będzie za głęboko. Nie przebije się, duża część nie powschodzi. Też będą dodatkowe koszty. Chyba 25 kg się sieje tego na hektar. 6 zł za kilogram. Chyba coś takiego, może nie, chyba nie całe. Tam muszę jeszcze cofnąć do brzega. Albo to później się zrobi.
tutaj przejdę tak i znowu zaczniemy stąd brać. I później na zimę ten poplon. No jestem ciekawy w ogóle, jak to wyjdzie. Trzeba coś myśleć, kurde, słomy się zabrało. To by się bardzo dużo zrosło do zimy. To co roku praktycznie tak jest. Później trzeba je drugi raz talerzować. Albo teraz by trzeba było zostawić i później po prostu talerzować. A tak będziemy mieli dodatkową próchnicę. Dodatkowe poprawienie struktury. Właśnie głównie mi zależało na tej rzodkwi, ponieważ ona wykształca bardzo długi system korzeniowy, napowietrza tą glebę. No i ona ma potężny korzeń i to też wpływa na próchnicę. Nie tylko część nadziemna, ale i podziemna. Później albo się zorze na raz, a jak nie, to stależuje i może bezorkowo się zasieje kukurydzę. Później jestem do tego przekonany, ale może i tak się spróbuje. Na zimę się tylko przytależuje. Zobaczymy, na razie trzeba zasiać, niech to urośnie. Tam na raz zajmę później. Zajmę, tutaj sobie zawrócę, później wcofam, żeby po gnojowicy nie jeździć. Bo po głównej szosie jeżdżę, zaraz się wyciąga. Tylko tutaj pewnie mi na raz nie starczy. No to jeszcze tutaj ze dwie beczki, pewnie niecałe. Tak, to jest szeroko. Tutaj mi się tam zawsze kończyło, jak od tamtej strony zaczynałem. Także jest co robić cały czas. Żniwa żniwami, już po żniwach. Ale teraz znojowica, trzeba uprawić ścierniska. Tam zasiać poplon, za chwilę też będzie trzeci pokos pewnie. Początek sierpnia. Już zaraz się pewnie będzie kończyć, jeszcze trochę jest. Dziś do wieczora powinienem dowieść. Jeszcze mi zostało ta działka. Jeszcze dwie działki w sumie, oprócz tej jeszcze gdzieś niecałe 4 hektary. Jeżdżą na daleko, prawie najdalsze nasze działki. No, kończy się. A ten na jednej działce tam jest, kurde, w samej wsi, praktycznie naprzeciwko domów. To też tak, żeby tam nie smrodzić, to pasowało też to stależować zaraz. No zobaczymy, jeszcze wieczorem może się poleci. A tam jest też taka wieś, gdzie no praktycznie większość to miastowych jest. Bez gospodarek, no to wiecie, jak to jest. Którzy po prostu nie rozumieją tego, ale na razie tam nie mieliśmy problemów. Tak mówię ogólnie. No i lecimy. Dobra, zamkniemy sobie zawór. Przerzucę na ramię. Słoneczko zaraz wyjdzie. Mgła już powoli opada. I w naszych stronach już sporo osób pokosiło zboże. Też teraz popadało, troszkę się to przyciągnie. Sporo osób walczy ze słomą teraz już.
Dobra, dam wam może kamerę na tył szyby tutaj. Jakieś ujęcie jeszcze damy i będzie koniec vloga. A, jeszcze powiem jedną rzecz. Zaraz będzie, czemu nie Valtrą, czemu Fendem? No wiadomo, Fend do transportu jest wygodniejszy. Jest teraz wolny, przy niczym nie jest przyczepiony. To zapiąłem Fenda, proste. No i ogólnie sama ośka mi się blokuje w Fendzie przecież. Jestem sterownik. Walczę bym musiał ręcznie cały czas. Wygodnie jest trochę. No nie trochę nawet. Valtra pewnie do talerzówki pójdzie zaraz, także też ma co robić. Thank you.